Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński w klasie 49er to nasze medalowe szanse na igrzyskach w Tokio. Załoga zeszła już na wodę i w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFIS szlifuje olimpijską formę. Czy jesteście rozczarowani, że przełożyli igrzyska? Myślę, że nie. Jest to bardzo dobrą decyzją. W obecnej sytuacji będziemy mogli się spokojnie i w prawidłowy sposób przygotowywać do igrzysk. Gdyby się igrzyska odbywały, pewnie byśmy nie mogli pożeglować przed igrzyskami na akwenie olimpijskim, więc miejmy nadzieję, że od przyszłego roku będziemy mogli już regularnie odwiedzać Japonię, aby poznać lepiej akwen olimpijski. Uważam, że to jest dobra decyzja i chyba najlepsza, jaka mogła zostać podjęta w obecnej sytuacji. Macie już jakiś pomysł na swoje przygotowania? Jak najbardziej. No. Przeprogramowaliśmy plany. Jesteśmy w Gdańsku, w Narodowym Centrum Żeglarstwa, blisko domu. Pracujemy nad technicznymi rzeczami i tymi rzeczami, które nie mieliśmy czasu, żeby je poruszyć. Czekamy na daty imprez, które się jeszcze w tym roku nie odbyły. Mamy zaległe Puchary Świata, Puchar Europy, Mistrzostwa Europy. Czekamy na te daty i do nich będziemy dostosowywali swoje plany. Jak wygląda standardowy dzień podczas teraz pandemii? No, jeśli weźmiemy pod uwagę już dzień treningowy, no to ja osobiście, mając dwóch synów, wcześniej wstaję, przygotowuję śniadanie i ogarniam tematy domu. Przyjeżdżamy, spotykamy się tutaj w Narodowym Centrum Żeglarstwa, przygotowujemy sprzęt, schodzimy na wodę. W miarę krótkie sesje na razie mamy, ze względu na to, że bywa chłodno. Kończymy trening, wracamy do domu, odprawa odbywa się online. Wiadomo, że bardzo dużo podróżujecie w ogóle po świecie. Jak sobie radzicie w ogóle ze zmianą czasu? No, jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Pierwsza tak jakby zasada to nie można pójść spać, kiedy się chce iść spać, tylko kiedy godzina wyznaczona w danym miejscu na sen. Mamy, można powiedzieć, tak organizm przyzwyczajony trochę do tych zmian czasu. Potrzebujemy do 4-5 dni, gdy jesteśmy na przykład w Australii, kiedy jest 12 godzin różnicy czasu. Wiemy, że po tym czasie już organizm powoli dochodzi do tego rytmu w nowym miejscu. Jaki akwen jest waszym ulubionym? Oczywiście w Gdańsku, w Górkach Zachodnich. A jeżeli chodzi o zawody? A jeśli miałbym teraz wybrać, dokąd bym chciał się przenieść, to w tym roku mieliśmy w maju być nad jeziorem Garda we Włoszech. Jest to przepiękne, malownicze miejsce, więc z przyjemnością tam się przeniosł. Życzymy sukcesów, trzymamy kciuki za treningi. Dziękuję bardzo.